Jastrzębie Zdrój jest młodym miastem i od kilku lat pracujemy nad tym, aby stworzyć markę Jastrzębie Zdrój, aby stworzyć taką markę rozpoznawalną, która będzie prezentowała wysoki poziom w każdej dziedzinie. Należy również w odpowiedni sposób stworzyć taką wizualizację. Rozpoczęliśmy od utworzenia nowego logotypu. Logotyp, który w szerokim takim zakresie tworzy taki system identyfikacji wizualnej, bo wokół tego będą różne inne wizualizacje przedstawiane. Ale ten logotyp jest wyrazem tego i łączy w sobie to wszystko, co łączy Jastrzębie, co historycznie Jastrzębie również posiada. Dlatego też jest on tak rozbudowany, ale też stworzony na miarę współczesności z nowoczesnymi trendami. O szczegółach może będzie mógł więcej powiedzieć pan Imre, który jest Węgrem, ale jest nowym mieszkańcem Jastrzębia Zdroju, który zakochał się w Jastrzębiu i dzięki temu też z sercem tworzył ten logotyp i cały system wizualizacji. I w związku z tym może oddam głos panu Imre, żeby nam więcej opowiedział o tym logotypie. Dziękuję bardzo. Oczywiście to ja jestem Węgrem, ale moja matka była Polką i mój dziadek był Polką. I teraz ja muszę... Pan Imre dużo już mówi, rozumie po polsku, ale łatwiej oczywiście w języku takim. Tak. Chyba lepiej po węgiersku albo po angielsku. Dziękuję bardzo. Tehát az arculati rendszer igazából, amit felépítettünk együtt, az a város személyiségének a képi megjelenítése. Amikor egy márkáról... Na, prawda. System identyfikacji wizualnej to system, który pozwala nam przekazać osobowość miasta. Amikor egy márkáról vagy egy arculatról beszélünk, akkor ne egy formátlan entitást képzeljünk el, hanem egy valós szemét képzeljünk magunk elé. Ezt a szakmában ezt úgy hívják, hogy brand persona, vagy márka személyiség. Kiedy mówimy o jakiejś marce, czy o jakimś wizerunku, to nie mamy sobie wyobrażać jakiejś bezkształtnej postaci, bezkształtnego podmiotu, tylko jakiegoś rzeczywistego człowieka, który uosabia wszystkie te cechy osobowości, które chcielibyśmy wyrazić. Ezzel a márka személyiséggel tudjuk a legjobban megtestesíteni azokat a személyiségjegyeket, amiket ki akarunk igazából fejezni. W takim profesjonalnym języku ta osoba nazywa się brand persona, albo jest to osobowość marki. I dzięki tej osobie właśnie jesteśmy w stanie najlepiej wyrazić to, co chcemy przez tą wizualizację powiedzieć. És hogy egy ember életében, hogy egy ember felnő, úgy változik a haja, a kinézete, a ruházata, a beszédmódora, a viselkedése, ugyanúgy van ez például egy város esetében is, ahogy egy város dinamikusan fejlődik, dinamikusan növekszik, egyre inkább érettebbé válik, ki akar lépni a nemzetközi porondra, akkor ezt képileg is tükrözni kell. Kiedy jakiś człowiek dojrzewa, rozwija się, zmienia się. Zmienia się jego fryzura, zmienia się garderoba, zmienia się jego zachowanie. To samo dotyczy miasta. Kiedy miasto się rozwija, powiększa, zmienia się, staje się bardziej dojrzalsze i wtedy oczywiście zachodzi potrzeba zmiany jego zewnętrznego wizerunku. Esetünkben pedig pont ez a dynamikus fejlődés, amit meg szeretnénk volna képileg jeleníteni. Właśnie to, co chcieliśmy tutaj pokazać w tym nowym wizerunku, to te dynamiczne zmiany. Illetve ki szerettük volna fejezni azt is képileg, hogy hogyan ötvöződik a múltbéli hagyomány a modern élettel, illetve hogyan tud a márkánk a jövőbe is tekinteni egyszerre. Poza tym chcieliśmy też pokazać, w jaki sposób łączy się tutaj tradycja z tym, co mamy współcześnie i z tym, co czeka nas w przyszłości. Ennek a rendszernek az origója, a központja az maga a logó, amit itt lehet is mögöttünk látni. Takim punktem wyjścia, centrum tego systemu jest logo, które tutaj za nami jest widoczne. Ez egy dinamikát, illetve egy többlettartalmat kapott azáltal, hogy platformoktól függően, illetve mérettől függően változik ez a logó.
To logo wyraża też pewną dynamikę i otrzymało też więcej treści, przez to, że w zależności od platformy zmienia się jego wygląd. Rendszeren természetesen még része maga a színvilág, a promóciós termékek, amik majd meg fognak jelenni, a kiadványoknak a képi jellemzői, illusztrációk, illetve a vizuális kommunikációnak az egész hangneme, tónusa. Ale elementami tego systemu jest również świat barw, który jest niezwykle ważny. Poza tym system znaków wizualnych, wszystkie produkty promocyjne, także wydawnictwa, ilustracje i sam wydźwięk komunikacji wizualnej. Az arculat kialakítása során nagyon fontos szerepet kapott a történeti, illetve történelmi háttérnek az újrafelfedezése, illetve megpróbáltuk bemutatni a többrétűségét a városnak. Ze względu na szczególny nacisk, który położyliśmy podczas projektowania nowej marki na nowo odkryte tło historyczne, ta warstwowa struktura pojawia się tu na każdym poziomie. Ez a moduláris, rétegzett, illetve bővíthető rendszer az, ami leginkább kifejezi a városnak a fejlődését, történeti hátterét, illetve mivel ez bővíthető a jövőben tovább, ezért a dinamikus fejlődés követheti magát a vizuális képi világot is. Na przestrzeni minionych lat miasto wielokrotnie zmieniało swój profil ekonomiczny, zatem tą złożoność tych warstw można zaobserwować także w dziedzictwie architektonicznym, a więc takiej modułowej, warstwowej, rozszerzalnej strukturze, która może być dobudowywana, rozszerzana. És ez a moduláris szerkezet volt az a lehetőség, amit megpróbáltunk minél jobban kihasználni arra, hogy elrejtsünk bizonyos elemeket a logóban. Ta właśnie struktura modułowa była takim elementem, który chcieliśmy tutaj jak najlepiej wykorzystać, ponieważ dzięki niej mogliśmy ukryć pewne elementy. Például szerepel a logóban egy rejtett vízcsepp forma. Na przykład w logo występuje taka ukryta forma kropli wody. Ami ugye a történeti fürdőközponti jelentőségre utal. Ona odnosi się do historycznej, historycznego okresu, kiedy jeszcze miasto było centrum kuracyjnym. Ott van benne például egy fenyő és egy hegy, ami a század elejé logón, az eredeti logón kiemelt szerepet kapott. Znajduje się tam również drzewo iglaste oraz góra. I oba te elementy występowały w historycznym logo miasta. Valamint egy szívforma a logónak a kellős közepén. Nem tudom, hogy ezt így nie wiem, czy látszik-e. Jest to widoczne, ale w środku tego logo mamy też formę serca. Aztán vannak olyan elemek a logóban, amik központi elemek, amik identitásképző elemek, ilyen például a sólyom. Są też w logo takie elementy dodatkowe, które są również bardzo ważne, jak na przykład jastrząb. Aztán ott a kalapács és a csákány, ami a bányászatra utaló jel. Jest też młot i kilow, które przypominają nam o górnictwie tego miasta. Illetőleg a címerpajzsnak a formája, ami további funkciókat kapott a layout kialakításakor. Oraz jeszcze sama forma tarczy herbowej, która w trakcie layoutu otrzymała troszeczkę nowe znaczenie. Természetesen az eredeti forrás az a városnak a címere volt. Takim pierwotnym źródłem wyjściowym był oczywiście pierwotny herb miasta. De a város többi képi örökségét is felhasználtuk az új arculat elkészítésekor. Ale tworząc nowy wizerunek wykorzystaliśmy również inne elementy. Például az illusztrációk is ez alapján készültek. Na przykład wykorzystywaliśmy illusztrację. És ahogy haladt előre a design folyamata maga, i kiedy do przodu ruszyliśmy z samym designem, úgy egyszerűsödött le maga a forma. Troszeczkę sama forma uległa uproszczeniu. Egészen addig, hogy ezt igazából el is lehet mutogatni.
do tego stopnia, że można to nawet pokazać. Vagy adott esetben akár el is lehet táncolni. A nawet zatańczyć. Meg tudjuk így mutogatni, hogy możemy tak pokazać. Első lépés, második lépés, krok, drugi krok, és a szív a harmadik. Kérdések? Kérdések, pytania? Igen, a hölgynek van. Chciałabym się dowiedzieć, gdzie jest drzewo iglaste i góra. Tak, polo. Polo, polo, fenio, mega hej. Tak, a fenio jest a hej. To jest góra. Tak, żeby ez a fenio jest a hej. To jest korona. I drzewo i góra. Kropla jest na sercem, rozumiem. Nie, kropla jest na zapasie. Tu jest serduszko. Serduszko jest w samym środku. A wiszczek az pedig így föntről jön. Ja proponuję, bo to jest rzeczywiście, ja jestem naprawdę wrażeniem. Ja wzgórz na tę pozycję. Pan jest autorem tego? Jest naprawdę super, nowoczesny kształt w tym momencie. Elementów niesamowicie dużo. Bez mała rebus się z tego zrobił. Ja myślę, że można było biedy ogłosić dla mieszkańców miasta coś w rodzaju konkursu, który w tym momencie znajdzie najwięcej elementów w tym jednym tygodniu. Ale zanim przeczytamy, to jednak proszę parę słów na temat pana. De mielőtt elolvassak önről valamit, legyen szíves magáról is elmondani valamit. Ez az egyik legnehezebb. Ahogy to ez jeden z trudniejszych zadań. Magyarországon születtem. Urodziłem się na Węgrzech. Az anyai nagyapám lengyel volt. Dziadek ze strony mamy był Polakiem. Ezt nem mondtam még el eddig. Do tej pory jeszcze tego nigdy nie mówiłem. De az én édesanyámnak a leánykori neve. Panińskie nazwisko mojej babci. Jastrabski. Ami ugye elképzelhető, hogy a lengyel örökségből adódóan ez Jastrzębski volt valamikor. Być może, że kiedyś było to Jastrzębski. Éltem Németországban, dolgoztam az Egyesült Királyságban. V Niemczech, v Anglii. Az Egyesült Államokban. V USA. És végül a feleségemmel, amikor összeházasodtunk, akkor döntöttük el, hogy Lengyelországba költözünk. Zdecydowaliśmy, że przenosimy się do Polski. És végül itt telepettünk le. I tak naprawdę tutaj osiedliliśmy się. Lassan most már egy éve. Powoli mieszkamy tu od roku. Kariera zawodowa? És a szakmai pályafutásom? A szakmai pályafutásom. Igazából eredetileg az eredeti foglalkozásom az marketing kommunikátor. Najpierw, znaczy pierwotnie z wykształcenia byłem kommunikatorem marketingu. Az Egyesült Királyságban tanultam ehhez vizuális nyelvet, grafikát, illetve grafikai programoknak az alkalmazását. Uczyłem się języka wizualizacji. Angliából tovább költöztem Németországba. Z Anglii przeprowadziłem się do Niemiec. Ahol a zeneiparban kezdtem el dolgozni. Gdzie zacząłem pracować w przemyśle muzycznym. Egy gitár és basszusgitár gyárnak voltam a grafikusa. Byłem grafikiem zakładu produkującego gitary i gitary basowe. És ennél a cégnél olyan lehetőségeim voltak együttműködni olyan zenekaroknak a promóciós projektjein, mint például a Metallica vagy a U2. I tam miałem okazję współpracować z takimi muzykami, być grafikiem ich, jak na przykład Metallica czy U2. És még lehetne sorolni. Mogłem jeszcze wielu wymienić. Majd kaptam egy ajánlatot ugyancsak Németországból egy másik cégtől, az UVEX-től. Później otrzymałem ofertę także w Niemczech z firmy UVEX. Ők ugyebár sisakokat, illetve szemüvegeket, illetve védőfelszereléseket gyártanak különböző sportokhoz. Produkują dla różnych rodzajów sportu, na przykład gogle, kaski. Náluk lehetőségem nyílt arra, hogy akár csak a Warwicknál, illetve a Framusnál, hogy nagyobb kiállított tereket tervezzek, grafikának gyakorlatilag minden projektowałem területén. Duże przestrzenie wystawowe. És együtt az UVEX termékeknek a promóciójában vettem igazából részt grafikusként. Jako grafik promocją produktów UVEX-u.
de ugyanakkor csináltam limitált szériás sisakokra grafikát, illetve dizájnt. Robiłem też design, grafikę dla takich serii limitowanych, na przykład kaszków. És utána igazából családi okokból az esküvőnk után a feleségemmel döntöttünk úgy, hogy Lengyelországban fogunk letelepedni. Z przyczyn czysto rodzinnych razem z żoną zdecydowaliśmy, że przenosimy się do Polski. És utána kezdtem el a saját cégemet működtetni, illetve egyéni vállalkozóként dolgozni. Zacząłem działalność jako przedsiębiorca indywidualny. És így jutottunk el idáig. I w ten sposób doszliśmy do dzisiaj. A tavaly évben például az ISPO Akademii Polskán tartottam egy előadást. W zeszłym roku dla ISPO Akademii w Polsce miałem wykład. Ahol lengyel sportszakmai cégeknek, illetve sportszergyártóknak tartottam előadást arról, hogy hogyan kell márkákat építeni. Firm produkujących sprzęt sportowy, w jaki sposób można budować markę. Illetve, hogy ők hogyan tudnak a nemzetközi piacon nagyobb erővel, nagyobb publicitással megjelenni. I w jaki sposób te firmy są w stanie pojawić się na rynkach międzynarodowych z większą siłą. Ja mam pytanie, wspominał Pan, że mieszka w Jastrzębiu od niecałego roku, czy ten cały proces tworzenia tego znaku, tego symbolu, całej tej księgi produktu, że tak powiem, poprzedziło jakieś dogłębne poznanie miasta? Czy Pan miał czas, żeby przejść się tutaj, rzeczywiście pooglądać, jak to miasto wygląda, jak żyją mieszkańcy, poznać historię, było coś takiego? Igen, természetesen volt rá időm. Tak, naturalnie miałem na to czas. Igazából az egész arculat is így született meg. Tak naprawdę to cały ten wizerunek też zrodził się w ten sposób. Ugyanis amikor a családommal a városba költöztünk, akkor... Kiedy przeprowadziliśmy się z rodziną tu do miasta. Akkor nagy sétákat tettünk. Robiliśmy bardzo dużo spacerów w mieście. Hogy megismerjük a várost igazából. Po to, żeby go... Kiismerjük magunkat egy új helyen. Żebyśmy się poznali z tym nowym miejscem. És az egyik sétánk során elmentünk a régi Moszczenica bánya tornya mellett. Obok wieży dawnej kopalni Moszczenica. És azon tanakodtunk, hogy ezt a területet ezt hogyan lehetne revitalizálni. Tak zastanawialiśmy się, w jaki sposób ten teren można by revitalizować. Mit lehetne ezzel a területtel kezdeni, hogyan lehetne ezt munkába fogni. Z tym terenem zrobić. És akkor jött az ötlet, hogy gyakorlatként csinálják egy-két vizualizációt, egy-két ötletet papírra vessek. Pomyślałem, że no może po prostu czysto tak dla praktyki, dla takiego treningu zrobię kilka takich wizualizacji, jakby ten teren mógł wyglądać. Igazából akkor is éppen arculati kézikönyveket, illetve arculatokon dolgoztam, és ez igazából egy ilyen frissítés volt. Wtedy też zajmowałem się w ogóle tworzeniem wizerunku i innych aspektach i tak pomyślałem, że to będzie właśnie dobry trening. Szóval elkezdtem ezt a gyakorlatot igazából, csak saját magam számára. To było tylko i wyłącznie tak dla siebie samego, tak z elkezdtem czystej ciekawości. Újra álmodni, újra gondolni az egész épületet, ezt a tornyot. Cały ten budynek mógł wyglądać, cała ta wieża. És mivel nem vagyok építész, hanem csak grafikus. Architektem, tylko grafikiem. Ezért az egész egy grafikai projektnek indult. Tak naprawdę wszystko to wystartowało jako taki czysty projekt graficzny. Viszont amikor eljutottam odáig, hogy mit is lehetne kezdeni az épület elejével. Natomiast kiedy doszedłem do momentu, że zacząłem się zastanawiać, co by można było zrobić z tym przodem budynku. Akkor jött a gondolat, hogy wtedy zrodził się taki pomysł, myśl, hogy jó lenne valami érdekes motívum az elejére. Że warto byłoby tam jakiś taki ciekawy motyw na tym przodzie osadzić. Akár ablakok formájában. Pojętnie, czy na przykład w formie okien. És utána ez a gondolat igazából mozgott bennem, tehát potem gondolkodtam rajta. Potem długo we mnie się gdzieś tam kłębiła, ruszała. És ez a grafikai ötlet fejlődött tovább egy teljes arculattá. I tak naprawdę ta myśl graficzna poszła tak dalej, że wymyśliłem właśnie cały wizerunek. A
a munka folyamat során ugye voltak elemek, amik kikerültek, voltak elemek, mert nem bizonyultak életképesnek. Elementy, które na początku znalazły się w tym projekcie, później z niego zostały usunięte, bo okazało się, że nie będą tam za bardzo pasować. Illetve jöttek újabb ötletek. Albo przyszły nowe pomysły. És mivel az egész munkafolyamat egy nagy felfedezés, egy nagy, hogy úgy fogalmazzak, ásatás volt, amikor megpróbáltam lemenni a hagyományok szintjére, a képi világba. Tak naprawdę ja tą pracę nazwałbym taką pracą rozwojową, ale i też takim kopaniem, bo ja się musiałem dokopać do jakichś zapisów, na przykład historycznych. Hogy fel tudjam fedezni azt a vizuális világot, azokat a hagyományokat, amikbel a város rendelkezik. Chciałem się dokopać właśnie do tych elementów historycznych, do tego zaplecza historycznego, którym miasto dysponowało. Ebből születtek végül a vizuális elemek. No i w ten sposób zrodziły się tak naprawdę te elementy wizualne. Illetve például, amikor a címer pajzsot, tehát a pajzs elemét... Kiedy patrzyłem na elementy samego herbu, tej tarczy herbu, rétegenként elkezdtem mozgatni egy négyzethálón. Zacząłem tak przesuwać te elementy na siatce. Amikor ez oda került a bal oldalára a képnek. Kiedy ten herb znalazł się po lewej stronie. És kirajzolta a J betűt, a Jastrzębie J betűt. Wtedy narysowała mi się taka literka J. Akkor már biztos voltam benne, hogy ez az elem ennek maradnia kell. Byłem przekonany, że ten element musi w tym logo zostać.